Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie, w kolejnym Studio Q4. Dzisiaj w nietypowym miejscu, ale to dlatego, że mamy szczególny czas. Znajdujemy się w dniu otwarcia, w dniu oficjalnego otwarcia przystani wioślarskiej we Włocławku, a razem ze mną jest pan dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, pan Sieraczkiewicz. Witamy serdecznie. Jan Sieraczkiewicz, witam, dzień dobry. Panie dyrektorze, w końcu nastała ta chwila. Przystań już mieliśmy okazję obserwować i zwiedzać, co prawda z zewnątrz, właściwie już od jakiegoś czasu. Tak. Natomiast dzisiaj oficjalnie została otwarta, oficjalnie przecięto wstęgę. Gościliśmy zresztą wielu znamienitych gości, tak, ze świata sportu i kultury i związanego z miastem i nie tylko z naszym miastem. Proszę powiedzieć, jakby pan podsumował sam projekt, jakby pan podsumował samą przystań? Kilka takich ogólnych informacji na ten temat. To znaczy się, no, na pewno przystań wpisuje się w program Ku Wiśle, w rewitalizację bulwarów, czyli stworzył się bardzo fajny ciąg spacerowy. To, że no akurat pan Krzysiu nie pokazuje tego mostku, ale przecież kiedyś Zgłowiączka była taką granicą. Mało tego, no w tych czasach historycznych dawnych to był tutaj zamek i jak gdyby Zgłowiączka była naturalnym jak gdyby odgrodzeniem miasta od terenów zewnętrznych. W tej chwili ten mostek łączy. Łatwo na przystań dojechać, łatwo dojść. No, stała się ulubionym miejscem spacerów. No właśnie, tym bardziej, że właśnie ten mostek, który wygląda zresztą fantastycznie, tak, bo on jest świetnie oświetlony w nocy. Zresztą tak, sama architektura i sam projekt tego mostku jest, no, wyjątkowy. I stanowi właśnie to połączenie. Możemy przejść praktycznie od początku bulwarów, tak, czyli od zespołu szkół chemicznych, całymi bulwarami, aż do samej przystani. Więc no, stworzył się fajny ciąg spacerowy i no, generalnie przystań nie może jak gdyby służyć wszystkim w tym sensie, że każdy może wejść, oglądać. No wiadomo, jest to obiekt, który pewnym rygorom podlega. Natomiast są przepiękne tarasy spacerowe, widokowe i z tego głównie ludzie korzystają. Za chwilę zostanie otwarta restauracja o symbolicznej nazwie Rejs. Wiadomo, Rejs się kojarzy także z Włocławkiem, bo grał w nim pan Eugeniusz Gajewski, znany aktor. Aktor amator, no w każdym razie grał, Eugeniusz Gajewski już nie żyje, ale no też w jakimś sensie uhonorowanie jego pamięci. Nie chcielibyśmy, żeby to była tylko restauracja, żeby tam się odbywały fajne imprezy typu spotkania, wystawy. Wiem, że jest planowane spotkanie z Romanem Paszkę, z ludźmi wody, z ludźmi morza, czyli to wszystko będzie się wpisywało w to, że lokal, który jest w pobliżu dużej wody, będzie miał jakiś związek nie tylko gastronomiczny, że będą ryby serwowane, ale także, że będą elementy, które jak gdyby nawiązują do tradycji wodnej Włocławka. Ponadto mieszkańcy Włocławka będą mogli skorzystać z tych sal na górze, gdzie jest fitness. Będziemy starali się to wynająć oczywiście w drodze przetargu. To są pięknie wyposażone sale. Przy salach są sauny, są przebieralnie, prysznice, więc będzie można sobie to spa spokojnie w tych miejscach wykonywać. I no, to jest jeden z elementów, że jest to przystań nie tylko dla wioślarzy, którzy też są włocławianinami, ale także dla innych mieszkańców Włocławka. Praktykę mamy. Większość obiektów OSIR-u jest w ten sposób podnajmowana różnym klubom, organizacjom i chcemy tutaj praktykować to samo. No właśnie, czyli to, co pan dyrektor powiedział, że nie tylko sport, nie tylko sport, rekreacja, ale również kultura, czyli ten lokal, nie można nazwać chyba lokalem gastronomicznym, tylko miejsce, tak, spotkań kulturalnych. Klubem, ja bym powiedział klubem. Klubem, gdzie wiadomo, że jak się siedzi kilka godzin w klubie, trzeba wypić kawę, herbatę, zjeść coś i nastawiony jest na takie potrawy, na takie dania, żeby nie rujnować kieszeni klienta, tylko żeby jak już będzie zmęczony, żeby się czymś tanim i smacznym posilił. Tak jest. Wszystko to oczywiście sprawia, że Włocławek znowu zwraca się w kierunku Wisły poprzez odnowione bulwary, poprzez tą przepiękną przystań. Za chwileczkę sobie przejdziemy po tych najważniejszych pomieszczeniach i pokażemy jak to, i powiemy o tym, jak to wygląda od wewnątrz, jak to jest zorganizowane. Natomiast wracając jeszcze do tego sezonu, bo to będzie pierwszy sezon tej przystani, no co za tym idzie, musi on być wyjątkowy na pewno, tak, no, żeby przyzwyczaić mieszkańców Włocławka i nie tylko mieszkańców Włocławka, dlatego żeby tu przyjeżdżać, spędzać swój wolny czas, spędzać weekendy, popołudnia wraz z rodzinami albo ze znajomymi. Proszę powiedzieć, co nas z takiej najważniejszej rzeczy, co nas będzie czekać w tym sezonie na przystani Włocławskiej? To znaczy w tym sezonie, to już powiem, już jutro. Już jutro będzie takie prawdziwe otwarcie dla mieszkańców Włocławka. W sobotę.
od godziny 16 będzie się działo tu na całym tym terenie, który w tle za nami widać. Będą różne atrakcje, które do tej pory we Włocławku jak gdyby były niedostępne. Stąd to są w ogóle nowe dyscypliny sportu, rekreacji, to są dyscypliny ekstremalne. Większość z nich ma niestety, przynajmniej niektórzy tak uważają, używają nazw anglojęzycznych, ale tak one się po prostu nazywają, tak jak no, polskich windsurfing jest snowboard i to są nazwy używane na Związek Polski, Związek Snowboardu, więc ja bym nie był purystą językowym, jeśli coś się pampa bike nazywa, ja bym tego nie tłumaczył, bo to może być śmieszne. Są to nazwy, które wejdą pewnie do potocznego języka, natomiast jutro będą mogli Państwo, podkreślam, nieodpłatnie zobaczyć, jak to wygląda, spróbować. Ci, co lubią popływać kajakami, też nieodpłatnie będą mogli swoich sił na kajakach spróbować. Na smoczych łodziach, mamy dwie łodzie, więc zrobimy zawody. I będzie można generalnie popatrzeć, jak można z wody korzystać bezpiecznie. Jak mogą z wody korzystać dzieci, bo będzie tutaj za nami właśnie taki tor do skimboardu, gdzie dzieci tam, no to będzie tam, ja wiem, może 15, może 10 centymetrów wody, jak dorośli, a także dzieci ślizgają się na deskach. No, ściągnęli... Jedynym zagrożeniem jest to, że możemy się po prostu pomoczyć. Polecałbym zabranie zapasowych shortów. O, klapek i shortów, na wszelki wypadek reklamóweczkę proszę wziąć z sobą. Jeśli trzeba będzie się osuszyć, to udostępnimy pomieszczenie do osuszenia. A warto spróbować, bo tego jeszcze we Włocławku nigdy nie było, po raz pierwszy będzie. Jeśli to się sprawdzi, jeśli te imprezy, takie urządzenia będą się podobały, będziemy starali się częściej to robić, ewentualnie być może nawet kupować dla potrzeb OSIR-u pewne takie rzeczy, które mieszkańcom się spodobały, tak jak się dużym powodzem cieszyła ścianka wspinaczkowa. Tak jest. A co w niedzielę? Bo w niedzielę również czeka nas... Niedziela jest zarezerwowana dla wioślarzy. To jest ich dzień. Będą pokazywali, no będą to zawody, nazwijmy takie, no mini zawody. Wiadomo, że akwet ten w tej chwili nie jest przystosowany do takich profesjonalnych zawodów. Natomiast no, nawet tu w tym kanale portowym i na zewnątrz będą rozgrywały się poszczególne konkurencje. Będzie to wszystko oczywiście zabezpieczone. No tutaj już raczej cywile nie będą na te łódki mogli wsiąść. Natomiast będą mogli spróbować swoich sił na ergometrach, czyli na takiej, nazwijmy to, elektrycznie napędzanej łodzi, gdzie trzeba pokazać, jak człowieka mięśnie pracują, jak to wszystko się odbywa. I te ergometry, no to już są nowoczesne ergometry, więc te wyniki są przez komputer zapisywane, można zobaczyć, jaki jest rekord, jaka jest konkurencja, jakie wyniki osiągnęła, czyli można zawody na tych ergometrach także zrobić. Czyli oprócz samego podziwiania sportowców, udział. Tak, możemy również aktywnie wziąć udział, spróbować, a może ktoś z nas się zarazi i wtedy będzie można tutaj zapisać oczywiście się do klubu i próbować własnych sił. Tak. Dobrze, a przejdziemy może do samej przystani i zwiedzimy te najważniejsze pomieszczenia. Chciałem powiedzieć, że będą jeszcze takie atrakcje typowo lądowe, to znaczy stoiska, wata cukrowa, jakaś gastronomia, jedna, druga. To jest wszystko po to, żeby Państwo tu przyszli nie na 15 minut, nie na godzinę, tylko do wieczora, do 22:00. Zostali i tam będą naprawdę atrakcje, jakich jeszcze we Włocławku nie było. Można było podziwiać to w programie Mam Talent. Finalistka tego programu będzie popisy tutaj właśnie na tych pomostach pokazywała całe show ze światłami, z laserami. No i zakończenie tradycyjnie to będą fajerwerki, może nie takie wielkie, podniosłe, jak to ma na dniach Włocławka. Po prostu mamy skromniejsze środki finansowe, a za to będą ze środka Wisły z Albatrosa te fajerwerki. Czyli coś wyjątkowego, czego coś do tej pory no, przynajmniej ja nie pamiętam. Przystań, można z bulwarów, z mostu podziwiać to, co się będzie tu na tym terenie działo. Znajdujemy się w tej chwili, można powiedzieć, w samym obiekcie, a właściwie na samym obiekcie. Jest to ten wyższy poziom, tak, gdzie mamy pod spodem no, ładne kilka metrów w dół. Tak. No nie polecam skakania tam. Raczej nie, a tak przy okazji, jaka głębokość jest tutaj całego tego basenu? To w zależności od wahań, jak widzimy, jest bardzo niski poziom, ale przy takim średnim poziomie to jest około 4 metrów. W tej chwili jest chyba mniej. Ja to obserwuję, jak ten trap się tutaj coraz niżej podnosi. Te pomosty betonowe są pływające, więc one z podnoszeniem się lub opuszczeniem lustra wody też się unoszą. Tak jest, cała ta część jest zadaszona, tak? Czyli można tutaj bezpiecznie czy schronić się przed deszczem, czy przed słońcem chociażby, no, tak? Bo to jest chwila zawsze odpoczynku. I wszystko zachowane w tym takim, można powiedzieć, żeglarskim klimacie, tak? No, żeglarskim, wodnym, tak. No, tutaj czuć zapach Wisły, to jest taki specyficzny zapach powietrza, wody. Ci, co pływają, zresztą pan też pływa na wodzie, to wie, że to jednak ten zapach powietrza na wodzie jest inny.
No, mamy tutaj także ptactwo, gościliśmy bobra tutaj, więc ta przystań jest jak gdyby cały czas żyje, a w tym basenie portowym tutaj w zimę to były tysiące, może więcej ryb znalazły sobie tutaj schronienie, takie zimowanie. Więc najpierw nas zwierzęta odkryły, natomiast na pewno cieszy się to olbrzymim powodzeniem. Jest ulubionym miejscem spacerów, bo bardzo dużo osób tutaj robi sobie zdjęcia. Jak się tak z daleka patrzy, to co chwila takie błyski fleszy widać. Teledyski są kręcone, zdjęcia ślubne. Powiedzieć, bo przecież mamy już chyba ze dwa, no, czy nawet ze trzy teledyski, które powstały na terenie przystani. Ja oczywiście chętnie zgodę wydaję, natomiast polecam ostrożność. Jednak tu jest wysoko, jest w pobliżu woda. Nie zalecam wchodzenia na tamten pomost. Większe imprezy, tak jak w tej chwili, to muszą być pod nadzorem WOPR-u. To jest żywioł, nie możemy być nigdy tacy nonszalantcy, żeby bez rozsądku, bez jakiegoś opanowania się korzystać z tego. Dlatego musimy pewnych, stąd ta lina tam jest już przygotowana na jutrzejszy ten występ, żeby jednak nie było, że ktoś kogoś popchnie, wpadnie do wody. Lepiej tego uniknąć. Na szczęście na OSI, że nigdy takie rzeczy się nie zdarzały i będę dbał o to, żeby było bezpiecznie zawsze. Czyli wiadomo, jest to woda, jest to natura, trzeba zachować tutaj ostrożność, tak jak w każdym przypadku. Tak? Proszę powiedzieć, bo tak, z tego poziomu, jeżeli chodzi o taką działalność komercyjną, czy też przewidzianą atrakcję jakby dla ludzi odwiedzających. Z jednej strony tak, możemy obserwować to, co się dzieje na Wiśle, to co się dzieje tutaj w basenie, ale również mamy tutaj dostęp do jakichś obiektów, jeżeli chodzi o sam obiekt, do pomieszczeń. Tak. Tutaj za nami jest restauracja, klub, nazwijmy to klub. Obok jest sala konferencyjna i ta sala konferencyjna jest perełką. Z kilku względów. Po pierwsze, jest ona bardzo nowocześnie wyposażona, klimatyzowana. Wszystkie urządzenia najnowszej generacji są tam zainstalowane. To, co jest nie do kupienia, to jest przepiękny widok, kiedy się wychodzi z sali konferencyjnej, odetchnąć świeżym powietrzem, jakąś przerwę zrobić, wychodząc na te pomosty. Jest to na pewno wielka atrakcja, będziemy tą salę oczywiście wynajmować. I to, że obok jest klub, jest gastronomia, czyli można serwować catering, można robić przerwy kawowe, lunche. Więc liczę, że to miejsce będzie się cieszyło bardzo dużym powodzeniem. Konwent prezydentów już się odbył, panowie prezydenci byli bardzo zadowoleni, zachwyceni. Mówili, że miejsce jest wyjątkowe, magiczne, także zapraszam wszystkich do korzystania z tego. W tej chwili znajdujemy się w tej części gastronomicznej, ale nie tylko gastronomicznej, bo tutaj będzie się wiele działo, również jeżeli chodzi o tą kulturę naszą włocławską, tak? I nie tylko włocławską. Zgadza się. Będziemy dalej działać, organizować koncerty. No właśnie, bo doświadczenie jest przecież, tak? Pamiętny lokal, pierw na ulicy Piekarskiej, później w Teatrze Impresaryjnym, gdzie przychodzili ludzie, bawili się na świetnych imprezach, tak? Mieli okazję właśnie obcowania z tą kulturą. Jakie plany teraz? Dokładnie takie same. Będziemy działać dalej. Czyli trzymamy poziom. Specyficzna nazwa tego miejsca, czy specyficzna? Chyba nie specyficzna, bo bardzo pasuje właśnie do tego miejsca. Dlatego? Klub Rejs, tak? Tak, Klub Rejs. A skąd się wziął pomysł w ogóle? Dlaczego Rejs? Znaczy, ja mogę się domyślać, ale jaka była idea tutaj? No właśnie, dlatego, że przystań, a popłyniesz w rejs. No i od razu wiadomo, popłyniesz w rejs, tak. Ale od razu są też skojarzenia związane chociażby z filmem, filmem, tak? Oczywiście, przede wszystkim to. Czyli rozumiem, że takie akcenty z filmu również będą? Będą. Będą również. Kiedy można przyjść, posłuchać, zjeść, napić się? Na pewno pod koniec Włocławka. Chcielibyśmy, żeby lokal... Pod koniec Dni Włocławka. Na Dni Włocławka, tak? Zgadza się, tak. Także będzie. Mam nadzieję, że wtedy już ruszymy. Ruszymy pełną parą. Będzie już wtedy stał piękny bar. Mamy nadzieję, że będzie piękny. No i tematycznie związany właśnie Z rejsem. Może z rejsem. Uda nam się tak klimatycznie zrobić na pewno. Łącznie połączone oczywiście z jakąś lekką gastronomią, ale nie bez przesady. No. Ale głównie takie miejsce kultowe, żeby to też się stało właśnie dla Wrocławia. Bardzo by nam zależało. Tak jak kultowy jest film Rejs. Tak jest, zmierzamy w tym kierunku, także wydaje mi się, że bardzo dobrze. Widok za oknem mam przepiękny, bo widzimy przecież most, widzimy Wisłę, widzimy Zawiśle, tak? Drugi brzeg Wisły, i co? I pozostaje nam zaprosić wszystkich, żeby przyjść, odwiedzić, zobaczyć. Zapraszamy serdecznie, będziemy potrzebować bardzo dużo klientów i wsparcia. I na to liczymy. I tego życzę. W dalszym ciągu znajdujemy się na tym pierwszym, wyższym poziomie, tak? Co tutaj widzimy? Widzimy przede wszystkim pomosty i widzimy jednostki,
które odpowiadają za bezpieczeństwo, tak. Za bezpieczeństwo na Wiśle, na, tak? Na czyli Wosie, mamy tak. Jednostki i w OPR-u, i policji, mamy pewnie. Jednostki policji, tak? No i dwie nasze smocze łodzie tutaj. Oczywiście nie, dwie smocze... Łapie, ale są nasze dwie smocze łodzie, które jutro też będą pływały. Tak jest. Jeżeli chodzi o te jednostki, one tutaj będą stacjonować na stałe, tak? Tak. Tak. WOPR ma swoje pomieszczenia, tak samo jak policja i jest do dyspozycji hangar, oczywiście miejsce przy pomostach i cały sezon. Także jutrzejsza impreza, niedzielna impreza będzie już w pełni zabezpieczona. No jako ciekawostkę podam, no to jest ten pomost dla wioślarzy, który OSIR jak gdyby zafundował wioślarzom, ponieważ w projekcie tego pomostu nie było. Podjąłem decyzję, że mamy takie pomosty, modernizujemy pomosty nad Jeziorem Wikaryjskim i te jak gdyby były do dyspozycji, więc takie tych pomostów zbudowano. Odpowiada, podoba się, jest bezpiecznie, wioślarze mogą spokojnie, suchą nogą do łodzi wsiadać. Przedtem musieli wejść do wody. No tak. Jeżeli chodzi o wioślarzy właśnie, bo te łodzie, tak, one znajdują się tutaj w magazynach. Znajdują się w hangarach, no taka jest procedura, że one są znoszone, ale no, dla wioślarza to jest trening. No, wioślarz musi być silny, więc mają swoje procedury. Nie wiem, czy panowie widzieliście, jak to wygląda, ale robią to sprawnie. Jedynkę znosi jedna osoba, dwójkę znosi dwie osoby. Podobno bardzo lekkie jednostki, także spokojnie są, można. One to są może te zwłaszcza te dłuższe ósemki są trudniejsze do manewrowania, ale tutaj można spokojnie manewrować tym, żeby zakręt złapać i nie narzekają, trenują już od kilku tygodni, widzę, że są uśmiechnięci, zadowoleni. Żadnych zdarzeń nie było takich, że ktoś tam się przewrócił czy coś takiego. Jedynie kiedyś jakiś tam łobuziak klapki wyrzucił do wody i to jedyne zdarzenie jakieś takie niemiłe. A tak poza tym jest sympatycznie, fajnie, bezpiecznie. Oczywiście cały teren, jak panowie się rozejrzą, jest monitorowany, są 24 kamery, teren jest nagłośniony, także też możemy komunikaty podawać, jest bezpiecznie, to wszystko jest rejestrowane, widzimy, jeśli ktoś się nieodpowiednio zachowuje, natychmiast ochrona, bosman reaguje i prosi o uspokojenie się, o zachowanie bezpieczeństwa. Przejdziemy może do środka, pójdziemy w tej chwili, jak wejdziemy tutaj tym wejściem, to gdzie dojdziemy? No tak, jak wyjdziemy na zewnątrz, to już są hangary. Znajdujemy się w hangarze. W hangarze numer 4. Hangar numer 4. Ile tych hangarów jest? To jest ostatni hangar, są 4 hangary i chciałem powiedzieć, że 3 hangary są przeznaczone dla wioślarzy i jeden hangar jest dla OSIR-u, WOPR-u i policji, czyli wioślarze mają tutaj preferencyjne warunki. Jak widać, miejsca potrzeba dużo. No, w tej chwili nie jest pełen, bo łódki są na wodzie. Ale ja już nawet dzisiaj panu prezydentowi mówiłem, że nawet ten obiekt już jest za mały na te w tej chwili potrzeby. No już hangar jest zajęty, jak gdybyśmy chcieli komercyjnie te pomieszczenia podnająć, to już jest to niemożliwe, bo nie ma miejsca. Rozumiem, no ale miejmy nadzieję, że będziemy się rozwijać. Zresztą chciałem zauważyć, że no przynajmniej moim odczuciem z zewnątrz ten hangar nie wydaje się tak duży. On jest po prostu olbrzymi, naprawdę. Potężne są pomieszczenia, to prawdopodobnie w siatkówkę, w koszykówkę można by było grać, gdyby tej przegrody nie było. Także to są potężne pomieszczenia. No sądzę, że wioślarze i ich sprzęt jest zadowolony z tego, bo jeśli panowie widzieli, jak wyglądało wcześniej, to właśnie do tego nie ma porównania. Do tego chciałem nawiązać, że poprzednie warunki były tragiczne. Katastrofalne były. Tutaj mają naprawdę, widzę ich uśmiechy, widzę, że chętnie przychodzą. Nie wiedziałem, że jest tylu wioślarzy. Podejrzewam, że też te warunki spowodowały, że się uaktywnili, że chętnie przychodzą. No, jest przyjemnie, fajnie. No. Kolejne pomieszczenie również przeznaczone dla wioślarzy, tak? Dla wioślarzy z Włocławka. Chciałem podkreślić, że na wniosek Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, bo w pierwotnej wersji w projekcie było to na górze, natomiast no, jak sami panowie zobaczycie, ciężki sprzęt, sztangi, no trochę by to utrudniało wszystkim życie, oni sobie zażyczyli i ja na to zgodę wyraziłem, nawet dałem pieniądze, żeby cały ten sprzęt przenieść do tego hangaru. Hangar jest ogrzewany, jest wentylowany, jak widać tutaj panie i panowie wioślarze czują się dobrze, mają klucz do tego, trenują, kiedy tylko chcą, mogą trenować, mogą oczywiście korzystać z całego zaplecza socjalnego, prysznice, łazienki i tak dalej. No i żeby dobrze pływać, to trzeba dużo potu tu w tej sali niestety zostawić. A na wodzie się tylko szlifuje później te doskonałości techniczne, natomiast tam siłę się zdobywają i na przyrządach, i na tych, jak ja mówię, sztucznych łodziach, czyli na ergometrach. Czyli można na sucho trenować i siłę, i technikę. Zimę, wiadomo, to jest jedyna forma treningu, no bo woda jest skuta lodem, no nie można nic więcej, stąd ta sala jest potrzebna i na pewno przydatna dla nich. Jesteśmy w
pomieszczeniach, tak? Tak, czyli pomieszczeniach, to jest... które będą prawdopodobnie, na pewno będą wynajęte. No i chciałem, taki nasz zamiar jest, żeby one służyły wrocławianom, czyli do takiego lekkiego fitness, do ćwiczeń wszelkich. Tutaj są takie przyrządy, tam w następnej sali pokażemy następnej. No i tutaj w zasadzie będą mogli wrocławianie, wrocławianki chyba przede wszystkim z tego korzystać, oczywiście wioślarze także. Ale w tej chwili ta część jest zamknięta, tak? Dla osób, które... To znaczy się, formalnie jeszcze trwają procedury, nazwijmy to formalno-prawne, administracyjne. Jeśli te procedury zostaną już ukończone, to natychmiast ogłaszamy przetarg i będziemy szukali najlepszego tutaj ajenta czy najemcy tych pomieszczeń. Czyli w najbliższym czasie możemy oczekiwać tego, że pojawi się tutaj zapewne przedsiębiorca, który będzie oferował usługi związane właśnie z fitnessem. Z fitnessem, tak? No on na pewno to doposaży, jeszcze dokupi jakieś urządzenia, no i od rana do wieczora będzie to czynne, będzie się działo. Także, że... I cały sezon, tak? I cały sezon, cały rok oczywiście. I mamy tutaj panią Manię, tak? Tak. Witamy serdecznie. Jeżeli chodzi o to pomieszczenia, kilka słów. Co tutaj można, w co może być wyposażone, co tutaj się znajdzie? Znaczy, chcielibyśmy, aby jedna sala była przeznaczona na zajęcia ruchowe typu zumba, fitness. Wymyślimy o tym pomieszczeniu, to by było idealne. Natomiast w drugim chcielibyśmy, żeby znalazły się oprócz trampolinek, które oczywiście będzie można przenosić i wstawiać inne urządzenia, żeby były też bieżnie, orbitreki, czyli wszystkie urządzenia do ćwiczeń aerobowych, a także miejsce dla prowadzenia treningów personalnych. Tak naprawdę to zależy, co tutaj wskaże przyszły najemca tych pomieszczeń, co będzie chciał zrobić. Możliwości jest w tej chwili mnóstwo, więc zobaczymy, co zaproponuje przyszły najemca. Co oprócz tego znajduje się tutaj, bo w tej chwili znajdujemy się na najwyższej kondygnacji, tak? Czyli tak, jesteśmy na pierwszym piętrze, tutaj zresztą przez okno widać wierzch dachu, tak? Który jest rozciągnięty jakby nad samym basenem. W tej chwili przejdziemy do drugiej sali, tak? I tutaj również sala przygotowana pod to, żeby odbywały się tutaj ćwiczenia. Mamy zresztą tutaj specjalne urządzenia, tak, na które się boję wejść, żebym sobie krzywdy nie zrobił. I gdzie dalej idziemy w tamtą stronę? Idziemy już do tej strefy spa, czyli tam, gdzie są sauny, przebieralnie, takie pokoje wypoczynkowe. Mamy dwie sauny, duże sauny, saunę fińską, saunę infrared. Nie wiem, czy uda się tutaj, czy Ania, uda się włączyć tam saunę infrared. Po prostu po to, żeby pokazać, jak to fajnie wygląda, i też będą mogli mieszkańcy Wrocławka i wioślarze z tego korzystać. W tej chwili weszliśmy do pomieszczeń, gdzie możemy skorzystać nie tylko z natrysków, ale również z sauny, tak? Którą mamy tutaj otwartą. Tak, to jest sauna fińska. Jaka duża? Ta sauna pomieści, przypuszczam, około 15 osób. Czyli w tym miejscu jakby możemy zażywać tych kąpieli, że tak powiem, relaksować się po intensywnej gimnastyce, treningu, ćwiczeniach. Tak, tak jest. Zaczniemy troszeczkę od drugiej strony, bo zaczęliśmy od pomieszczenia z prysznicami i z sauną i przechodzimy poprzez również takie pomieszczenia do szatni, tak? Gdzie będzie można zostawić swoje rzeczy. Są szafeczki, będą leżaczki, czyli też można odpocząć po saunie. Wszystkie pomieszczenia, jeszcze raz to podkreślam, są wentylowane, klimatyzowane, także będziemy dbać o to, żeby tutaj wypoczywający mieli właściwy komfort. I oczywiście dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wszystko jest dostosowane, winda. Oczywiście są widać toalety, są prysznice, wszystko jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, windą wjadą do nas i będziemy się nimi zajmować. I w tym miejscu jakby kończy się ten budynek, tak? Jest to najwyższe piętro. Poniżej tutaj jest ten klub, tak jak nazwaliśmy to na początku. Tak. I znajduje się również ta sala konferencyjna. Sala konferencyjna. I mamy jeszcze drugą saunę, infrared. Podobna sauna, tylko dużo mniejsza, znajduje się na międzyosiedlowym basenie miejskim. I ta sauna jest też polecana zwłaszcza sportowcom i osobom, które w saunie nie lubią zbyt wysokiej temperatury. Tam jest niższa temperatura, a działanie jest równie dobre, a może nawet i lepsze. Znajdujemy się w jednym z kolejnych pomieszczeń, bo tych pomieszczeń jest tutaj bardzo dużo, tak? Proszę powiedzieć, gdzie w tej chwili się znajdujemy? Wygląda jak gabinet lekarski. Jest to punkt pierwszej pomocy przedmedycznej, ponieważ będą na pewno w przyszłości odbywały się tutaj zawody, a także chociażby jutro wielka impreza, otwarcie dla mieszkańców. Obiekt taki powinien posiadać punkt, gdzie można w spokoju udzielić pierwszej pomocy osobie, która tego potrzebuje. Jak widzimy, tutaj już jesteśmy na jutro przygotowani. Będzie również na miejscu ratownik medyczny podczas trwania całej imprezy, a podczas zawodów wiadomo, że będzie tutaj znajdował się lekarz.
Czyli jest to jakby zgodne ze wszystkimi przepisami i przede wszystkim z tymi normami, tak? Gdzie wiadomo, jeżeli jest to impreza na pewno sportowa, ale impreza nawet kulturalna, gdzie jest dużo osób, no to musi być to zabezpieczenie tak, żeby jeżeli już komuś coś się stanie, żeby jak najszybciej udzielić pomocy. Tak, oczywiście. W tej chwili znajdujemy się w bardzo ważnym pomieszczeniu, jest to taki centralny punkt przystani Wioślarskiej, czyli Bosmanat, tak? Tutaj jest miejsce, gdzie między innymi no pierwsze co się rzuca w oczy, no to monitoring, tak? Niesamowita rzecz, bo mamy tutaj, teraz dopiero widzimy, ile tych kamer jest zamontowanych na terenie całego obiektu. Faktycznie kamer jest sporo, widzimy praktycznie każdy punkt. Możemy zrzucać obraz z poszczególnych kamer. Wtedy już widzimy, jeżeli byśmy jeszcze zbliżyli obraz, możemy praktycznie przeczytać, co ci Państwo mają napisane na ubraniach. Jest 16 kamer zamontowanych na obiekcie. Jest bardzo dobra jakość obrazu i myślę, że jest tutaj i będzie tutaj bezpiecznie dzięki właśnie temu, że system tak funkcjonuje, jak widać. Jak widać na tych monitorach. Oczywiście wszystko jest cały czas rejestrowane. Wszystko jest cały czas rejestrowane. Są dyski, na które można zrzucić naprawdę ogromną ilość materiału. Także zapis możemy przechowywać do 60 dni. Łodzie policyjne, łodzie patrolowe, proszę, są o przesuwanie w miejsca w głąb basenu przystani. Dzięki. No i tu mieliśmy kolejny przykład bardzo praktycznego zastosowania tego całego sprzętu, czyli możliwość komunikacji z osobami będącymi na zewnątrz przystani, czyli możemy ewentualnie zwrócić komuś uwagę, tak, bądź też no po prostu wysłać komunikat tak słowny w celu, tak jak tutaj przed chwilą słyszeliśmy, przesumowania łodzi. Tak, na całym obiekcie jest nagłośnienie. Tutaj jak widać właśnie w pomieszczeniu Bosmana jest mikrofon. Taki mikrofon znajduje się również w pomieszczeniach WTW, więc trener, który będzie miał na przykład podgląd na trenujących zawodników, również ze swojego pokoju będzie mógł udzielać jakichś wskazówek.